Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy na kanale Skrzydła Mazowsza. Jest 4 dzień sierpnia 2024 roku, godzina 19. Przyjechałem do Brzuzy chwileczkę polatać. Bokiem koło Radomia i Otwocka przechodzą burze, od nas jeszcze daleko. Dlatego postanowiłem przetestować światełka, które kupiłem na AliExpressie. Dlatego zapraszam do obejrzenia dzisiejszego materiału. Słońce jeszcze w miarę wysoko, za godzinę będzie zachodziło, no ale będę chciał wyrobić się przed deszczem. Czy on do nas tutaj dotrze? Najprawdopodobniej nie, dopiero o godzinie 22. Prognozy pokazują wiaterek laminarny, także nie przedłużam, szpeję się i w powietrze. No i po starcie rozglądam się, czy wszystko działa. Po lewej stronie lampka działa, po prawej również, wszystko jest w porządku. Przelatuję do Tomka, który miał być na działce i sfilmować z dołu. Później stwierdził, że jednak telefon nie oddaje tego, co faktycznie było widać. Lampki zdecydowanie są jaśniejsze. Na telefonie niestety tego nie widać. Zrobiłem jeszcze parę okrążeń wokół Tomka, żeby lepiej sfilmował, tak żebyście mogli zobaczyć efekt. No i poleciałem dalej nad Brzuzę. Następnym razem uruchomię lampki w innej konfiguracji, tak żeby te na skrzydłach migały tylko i wyłącznie na czerwono i na zielono. Lampki również można skonfigurować tak, żeby świeciły światłem stałym, ale w ten sposób są już skonfigurowane na koszu. No i zawracam i lecę w kierunku Brzuzy. W dniu dzisiejszym długo nie będę leciał, ponieważ tutaj od strony zachodniej idzie burza, deszcz nad Radomiem, więc niedużo czasu mi zostało, tylko na próby. Rozglądam się dookoła, patrzę na lampki jak świecą, tutaj kamera tego nie oddaje w 100%. Jak patrzę się na lampki, to jednak krążą po oczach. Z ziemi to również widać, jak mi tutaj niektórzy z Brzuzy mówili później. Tak więc z efektów jestem bardzo zadowolony. Niestety nie wkładałem lampek do środka, do skrzydła, ponieważ końcówki stabila są czarne. No i praktycznie nic nie byłoby widać. Robiłem już próby na ziemi, tak więc zdecydowałem się na zamontowanie światełek na stabilu na zewnątrz. Doleciałem do Głowaczowa. Widzę, że mury odchodzą bardziej na północ, dlatego jeszcze chwilę pozostaję w powietrzu. Robię rekonesans nad miastem, no i powoli będę się kierował w stronę startowiska. No i tak naprawdę nie latałem już od 23 lipca. But latania mnie dopadł. Byłem przez chwilę na wakacjach, zwiedziłem troszeczkę Czech, no ale widząc, jaka jest pogoda po powrocie, nie mogłem sobie odmówić tego, żeby też trochę polatać i nacieszyć się tą wolnością w powietrzu. A przy okazji mogłem wam zaprezentować zestaw, który kupiłem. A i niektórym z was również ten zestaw przypadł do gustu i pisaliście mi, że również takiego zakupu dokonaliście. No a ja już się szykuję do lądowania. Przejdę jeszcze tylko nisko nad startowiskiem, żeby zobaczyć, czy kierunek wiatru się nie zmienił. No i powolutku będę lądował. A jeżeli wam się film podobał i podoba się wam to, co robię, zapraszam serdecznie do wspierania mojego kanału Skrzydła Mazowsza poprzez wirtualną kawę na paliwo do motoparolotni, a link pozostawię wam w opisie. Wszystkim wpłacającym serdecznie dziękuję.
No i moi drodzy, właśnie po półgodzinnym locie wylądowałem w powietrzu, laminarnie, nic się nie działo. Burza gdzieś tam przeszła bokiem. Tak więc po 2 tygodniach jestem znowu lotny i widzimy się na Chmielotach. A tak jak mogliście sami zobaczyć, jak ten sprzęt działa, jak światełka dają radę. Myślę, że w zupełności za taką cenę takie zastosowanie tych światełek jest idealnie na miejscu. Światła zamontowałem na stabilach. Trzymają się bardzo mocno na rzepie. Wyłączę, żeby tutaj nie raziło po oczach. O, i spójrzcie, jak potrzeba naładować, odpinam rzep, drugi rzep zostaje na naklejce. Skrzydło nie cierpi, idealnie sprawdza się w powietrzu. Także ja jestem z zakupu i z działania sprzętu zadowolony. A wy jak? Piszcie w komentarzach, udostępniajcie. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia niebawem w powietrzu, no albo już na Chmielotach. 22 w czwartek jestem. Do zobaczenia, cześć!